dzielnica Emilia Krzyżanowska. Witam serdecznie. Wiadomości z Facebooka. Hej, tu gaz Vanessa Bartyńska, MFNZ Nowa Dzielnica. W dzisiejszym odcinku... Marcin Racki z Zatonia i Michał Drapik tworzą muzykę i nagrywają klipy. Dzisiaj przedstawimy najnowszy ich utwór. Chciałbym Wam opowiedzieć o naszym nowym klipie, który nagraliśmy niedawno w okolicach Szprotawy na opuszczone miasto przez Rosjan zostało. I teraz jest tam aktualnie poligon, na który ogólnie i teoretycznie nie ma wstępu, ale nagraliśmy na nim nasz klip. I także w mieście, w centrum Szprotawy, na opuszczonym lotnisku, tam w hangarach. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nakręciliśmy go razem z Michałem Drapikiem. To jest kolega drugi, razem nagrywamy. Na tłum wojen zaczyna być naszą chorą codziennością. Stop, powiedz to, bo mam już tego dość. Wszystkiego, co popycha wciąż tam. MZK Zielona Góra uruchomił nową linię nocną N4. Z weekendowych imprez możemy wrócić do Ochli i Dżonkowa. Kierownik działu przewozów MZK, pan Henryk Kisły. Soboty i niedzielę na trasie Ochla w kierunku dworca PKP i następnie do Dżonkowa uruchomiliśmy linię nocną autobusu, który rozpoczyna kurs o godzinie 0.49 z Ochli, przyjeżdża do Zielonej Góry na dworzec PKP o godzinie 1.12 i w Dżonkowie jest o godzinie 1.31. Natomiast w drodze powrotnej z Dżonkowa do dworca PKP autobus ten wyjeżdża o godzinie 1.47 i przyjeżdża na dworzec PKP o godzinie 2.04. Autobus kursuje z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze w Zatoniu trwają prace remontowe, sklepienia. Prace te obejmują również odrestaurowanie trzech zabytkowych rozet. Remont ten prowadzony jest przez parafię Ługi przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jego koniec zaplanowano na początek sierpnia i wtedy to właśnie będzie również przygotowywany jubileusz 250-lecia kościoła, kiedy to wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkimi zaproszonymi gośćmi będziemy obchodzić 250-lecie kościoła. Marek Karwacki, radny dzielnicy Nowe Miasto z Zatonia, organizuje projekt Wakacje w Zatoniu. Pan Marek będzie naszym gościem w następny piątek. To zapraszamy dzieci na trzy imprezy organizowane w ramach wakacji z Zatoniem 2015. Będzie to jednodniowy wyjazd w Kotlinę Jeleniogórską, wyjazd do Parku Krasnala w Nowej Soli połączony z rejsem statkiem po Odrze oraz wyjazd na basen CRS w Dżonkowie. Są to imprezy współfinansowane z budżetu miasta Zielona Góra. Dla telewizji Nowa Dzielnica mówiła Vanessa Bartyńska. Telewizja Nowa Dzielnica, Emilia Krzyżanowska. Do zobaczenia.